kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w nowym filmie. Dziś, jak widzicie po tytule, mam dla was haul, tylko że będzie wyjątkowy haul, bo będzie to haul z Polski, więc wszystkie rzeczy, które wam pokażę, będziecie mogli kupić. Nie jak zwykle, że ja coś pokazuję i nie możecie tego kupić, bo mieszkacie w innym kraju. Jeżeli co jakiś czas widzicie, że mnie tu włosy fruwają, to po prostu tutaj wentylator stoi i czasami tutaj do mnie zawieje, bo po prostu jest strasznie gorąco na zewnątrz, więc nie mogę inaczej, a na drugim pokoju jest okno otwarte i w kuchni też, bo po prostu jest strasznie gorąco, tutaj musiałam zamknąć, żebyście nie słyszeli wszystkich właśnie dźwięków z drogi, po prostu, która jeździ tutaj po moich oknach, pod moimi oknami, ale zabiorę się od razu do rzeczy. Zaczynam z pielęgnacją, czyli ze wszystkimi rzeczami, które kupiłam, żeby poczuć się piękniej. Nie no, żartuję. Niektóre rzeczy po prostu kupiłam, żeby spróbować, niektóre już spróbowałam i się bardzo dobrze sprawdzają, więc po prostu kupiłam to, co chciałam spróbować i kupiłam parę rzeczy, które zawsze kupuję, jak jestem w Polsce, bo albo mniej kosztują, albo tutaj ich nie ma. Zaczynam właśnie od tych rzeczy. Pierwszą rzecz, którą kupiłam, to jest woda mineralna z Biodermy. To jest wersja Sebium, czyli do skóry tłustej i mieszanej. I oczywiście to jest do oczyszczania i do demakijażu. Była promocja w Superfarmie. Ja zawsze mam taki... mam tak, że jak jestem w Polsce, to w Superfarmie jest promocja, że dwa się kupuje za cenę jednej, więc no po prostu musiałam się na to skusić i jak widzicie tutaj kosztował, cały zestaw kosztował 50 zł, więc dla mnie bardzo mało, bo normalnie zapłacę około 13 euro za jedną butelkę, czyli mniej więcej, no można powiedzieć, że 50 zł za jedną butelkę, więc kupić dwa za cenę jednej jest już super i będę miała, no prawie na, no chyba do końca roku będę miała na pewno, bo już mam jedną, którą zaczęłam wcześniej i jako ją skończę, będę miała te dwa, więc super sprawa. A drugą rzecz, którą zawsze kupuję, jak jestem w Polsce, to krem do rąk i paznokci, kozie mleko z ziai, bo po prostu lepszego kremu nie ma. Nie ma na świecie lepszego kremu i raz mi się tak zdarzyło, że kupiłam swojej teściowej i swojej koleżance właśnie tego kremu, żeby spróbowały i właśnie teraz jak leciałam, to moja teściowa zapytała się, żebym jej kupiła nawet dwa, a koleżanka się nie pytała, ale wiedziałam, że będzie chciała, więc kupiłam jej drugi. Bardzo lubię fakt, że zmieniło się trochę opakowanie, ale i bardzo lubię tego nowego opakowania, jest jakoś tak trochę ciut mniejszy, ale będzie spoko, żeby nosić go w torbie. Teraz nie jest moment do nałożenia tego typu kremu tutaj we Włoszech, ale na pewno w zimie ono się sprawdzi na medal, jak zwykle. Przed wyjazdem skończył mi się eyeliner pencil, to jest taka kredka eyelinera z Belle. Ona się skończyła po prostu. I to jest taka kredka automatyczna. Ja ją kupiłam w Polsce 3 lata temu i właśnie przed wyjazdem ona mi się skończyła i miałam nadzieję, że znajdę drugą, taką samą i że Belle jeszcze ją produkuje, że Belle w ogóle jeszcze istnieje, bo przez to, że nie mieszkam w Polsce, to nie jestem z tymi wszystkimi rzeczami na bieżąco, ale znalazłam. W Rossmanie znalazłam stanowisko Belle. Trochę mi to zajęło, żeby znaleźć odpowiednika tego, bo wszystkie opakowania są zmienione, ale mam. Czyli to jest opakowanie, to jest karton po prostu, gdzie ona była zapakowana. To będzie konturówka do oczu w styfcie, też automatyczna i hypoalergeniczna. I właśnie ona wygląda teraz tak, czyli cała czarna, kolor jest numer 10. I właśnie ona wygląda tak samo jak tamta, tylko że po prostu zmienili opakowanie, więc mam nadzieję, że
też wytrzyma mi długo. Ona powinna być otwarta 12 miesięcy, ale ona mi się bardzo dobrze sprawdziła w ciągu tych 3 lat, więc mam nadzieję, że ta też będzie się dobrze sprawdzić, a jak nie, to w przyszłym roku będę na pewno znowu w Polsce, więc będę wiedziała, co kupić. Dalej, teraz wszystkie rzeczy, które Wam pokazuję, to to pierwszy raz ich kupuję po prostu. Zacznę może od paznokci. Potrzebowałam bazy do paznokci, czyli base coat, i nie mogłam tak za bardzo tutaj znaleźć taki odpowiedzialny dla mnie, i pomyślałam sobie, że poczekam, aż właśnie będę w Polsce i coś kupuję w Polsce, bo jakoś tak mi się wydaje, że w Polsce jest więcej wyboru, też w dobrych cenach, bo o to tak naprawdę mi chodziło. I kupiłam 2 bazy. Pierwszą bazę to jest, teraz nie mogę ją, o, tak, to jest z Vibo, to jest Lemon Vitamin Bomb, 8,5 ml. 2 w jednym, odżywka i baza do paznokci. Ja ją już spróbowałam, mam ją teraz na paznokciach. Jest bardzo, bardzo dobra. Ja tego zapachu nie czuję, ale tak naprawdę mi to nie chodziło o zapach. I jak na razie sprawdza się świetnie. A drugą bazę, co kupiłam, to kupiłam też w Rossmanie. Nie, w Superfarmie kupiłam, i to jest baza z Eveline. 8 w jednym, efektywna i ekspresowa regeneracja, bo właśnie miałam taki problem, że rzeczy jeszcze mam, teraz zmniejszył się trochę, odkąd użyłam tamten base coat z Vibo, ale właśnie miałam problem z tym, że paznokcie były takie słabe bardzo, i myślę, że jest przez to, że przez ileś tam miesięcy zrobiłam hybrydy, a potem przestałam. I ten właśnie odżywka do paznokci z Eveline wygląda właśnie tak. I to jest opakowanie. Ona kosztowała więcej niż tu jest napisane. Ja zaraz Wam powiem, bo trzymałam wszystkie rachunki. O, Superfarm, Eveline. A nie, dobrze, dobra cena. 6,99, czyli 7 zł. A ta z Vibo kosztowała mi 8,29, czyli 8,30 zł, więc tak, za takiej ceny to tutaj na pewno się nie znajduje. Więc tak wygląda druga baza, tak naprawdę odżywka do paznokci. I jeżeli jeszcze jesteśmy przy paznokciach, to kupiłam też z Vibo takie 2 lakiery. Numery są, nie ma ich napisane. A tak, to będzie numer 19 i numer 15, i to są właśnie takie lakiery do paznokcie, które są jednowarstwowe, i one się sprawdzą. Sprawdzają się naprawdę. Naprawdę wystarczy jedna warstwa, żeby one wytrwały parę dni na paznokciach. Ja normalnie nie używam top coatu, bo jakoś tak nie lubię za bardzo tego top coatu, i ja myślę, że jeszcze tego takiego dobrego top coatu nie znalazłam. To jest właśnie powód chyba najbardziej. Ale kolory się sprawdzają. Bardziej mi się podoba ten na paznokciach niż ten drugi. Ale też się sprawdzi, na pewno będzie dobry właśnie też u stóp, do jakąś kreację bardziej stonowanej. I albo jak po prostu nie chce mi się nakładać jakiegoś większego, bardziej mocnego koloru na paznokciach, i oboje się sprawdzają bardzo, bardzo fajnie. Dalej to kupiłam w Rossmanie, obydwoje w Rossmanie. Najpierw to kupiłam spray do czyszczenia pędzli kosmetycznych z firmy Theatric Professionals. I tak ono wygląda, i sprawdza się. Jak na razie sprawdza mi się bardzo dobrze. Próbowałam na paru pędzli i jak na razie dobrze działa, i bardzo mało z niego skorzystałam jak na razie, ale zobaczymy, jak to będzie działał dłużej. Jak na razie podoba mi się. Potrzebowałam czegoś takiego, bo
kiedyś kupowałam ten z Elfa, a teraz jest jakoś drożej w Elfie, żeby kupić wszystko to, co mi jest potrzebne, więc skusiłam się na tym i on kosztował mi 17 zł. A drugi, dobrze mówię? Tak. A drugi, co kupiłam, to jest Fixer Mist, Makeup Fixer Mist, czyli mgiełka do utrwalania makijażu. Ale tak fajnie. Bardzo lubię takie mgiełki używać, bo później jest tak mi lekko z tym makijażem. Jest z firmy Bielendy, jest to nowość na rynku, z tego co piszą tutaj, bo ja tak naprawdę nie wiem. 75 ml i może to być otwarte przez 6 miesięcy, ale na pewno będzie to dłużej trwał. Bardzo lubię tego, używałam parę razy już i to dobrze działa. Zobaczymy. Zobaczymy, jak wytrwa po paru miesiącach. I tak naprawdę za niecały miesiąc idę na wesele kolegi. Zacznę ślub i wesele. I na pewno będę więcej umalowana, więc zobaczymy, jak się on sprawdzi. Ta mgiełka to kosztowała mi 9 zł, bo ona była w promocji po prostu, więc okazja była po prostu. Jeżeli już jesteśmy przy twarzy i przy Bielendzie, to kupiłam trochę maseczek i peelingów. To jest Bielendy. Kupiłam dwa takie same z glinką żółtą, to jest peeling i maska z glinkiem żółtym. Ja już kiedyś stosowałam z maski, z peelingów, z Bielendy właśnie z glinką żółtą i bardzo dobrze mi się sprawiły. Teraz zmienili opakowanie, więc znalazłam, więc kupiłam, żeby zużyć jeszcze raz. A kupiłam też te trzy, czyli hydrożelowa maseczka ultra nawilżająca, efekt mezoterapii, biokwas hialuronowy i koktajl witamin, czyli A, E, B3, C i B5. Będzie peeling gruboziarnisty, efekt diamentowej mikrodermabrazji, mikrokryształki diamentu plus kwasy AHA. Tak wygląda. A trzeci to oczyszczająca maseczka wygładzająca, efekt detoksykujący, z glinką zieloną, z glinką gasol, cynk i niacinamidę, czyli witamina B3. Więc tak wygląda. I do tego jeszcze w ostatniej chwili kupiłam maseczkę z firmy Barwa, której nie znam. Barwa siarkowa, maseczka siarkowa antytrądzikowa. Po prostu przeczytałam antytrądzikowa, więc kupiłam ją właśnie za taki powód. I oni mają, o Jezu, jakie to jest sweet! Oni mają tutaj nawet, nie wiem, czy to będzie widać. Chyba tak. Kod, Snapkod. No muszę ich dodawać na Snapchacie. Więc tak wyglądają moje maseczki, które kupiłam. Ostatnią rzecz, którą kupiłam w Rossmanie, już przy kasie i która mi się sprawdza po prostu rewelacyjnie, nie wiem gdzie jest to są takie gumki. One są bardzo popularne teraz i odkąd je mam, to wiem dlaczego. Rozumiem dlaczego one są takie bardzo popularne, bo są naprawdę super i nie zniszczą tak. Włosy się tak w nich nie przeplątają tak bardzo i są bardzo, bardzo korzystne, a w Rossmanie właśnie, czy nie, w Super Farmie chyba to było. Pamiętam gdzie to było. Zaraz wam powiem, to było w Super Farmie. Hairsprays, tak. Gumki do włosów, one były w promocji, takie opakowanie, Hairsprays, jest ich w środku 4, 3 są białe, jedna jest niebieska,
Ja do tej pory używałam tylko właśnie tą jedną. Tak po prostu, dopóki ona będzie dobra, to ją zużyję, a potem będą kolejne. I ona właśnie była w promocji, ja za nią zapłaciłam. $14. Więc też dobra cena. Gorąco mi strasznie. Z pielęgnacją to już wszystko. Kupiłam jeszcze takie sówki po prostu w H&M, bo zapomniałam je po prostu. Więc kupiłam takie normalne sówki i takie złote. Na pewno będą się dobrze sprawdzać jakoś wieczorem, jak będę gdzieś chciała wychodzić. One kosztowały po 7 zł, czyli 2 euro. Tak, 2 euro. Tak samo bym za nie tutaj zapłaciła, więc po prostu kupiłam, bo potrzebowałam. I tak samo jak rajstopy kupiłam w H&M, bo potrzebowałam, bo było za zimno na wesele. Niestety tak bywa. Dalej, kupiłam trochę ubrań i trochę książek. Zaczynam od ubrań, a na końcu będzie kultura. Zaczynam od sukienki, która mi się najbardziej podoba, którą tak naprawdę dostałam od męża, bo chciał właśnie coś mi kupić w Polsce, bo wie, że ja bardzo lubię polską modę i niestety nie mieliśmy za bardzo czasu, żeby chodzić po sklepach, więc to wszystko, prawie to wszystko załatwiłam w jednym dniu w promenadzie w Warszawie i w Warszawie właśnie w promenadzie jest firma, znaczy sklep Royal Collection, do którego nigdy nie wszedłam wcześniej, po prostu, ale wyszłam, bo zobaczyłam tej sukienki. Pewno teraz nie będzie ją widać, będziecie mieli lepsze ujęcie tej sukienki. Sukienka jest z firmy E&X. Jest w ogóle w takiej limonkowym kolorze. Bardzo dziwna jak na włoskie kształty sukienek, a ja właśnie takich sukienek bardzo, bardzo lubię, bo jakoś tak czuję się w nich dobrze i ona była do tego na przecenach, więc super i po prostu nie mogłam ją odmówić. Jak ją zobaczyłam, po prostu przechodziłam przed sklepem i widziałam ją i mówię: okej, będziesz moja. Więc kupiłam, znaczy mąż mi ją kupił, wstawię, żeby móc innych też wziąć i ja za nią zapłaciłam, ona kosztowała 200 zł, tak, 200 zł, czyli 50 euro mniej więcej. Ona za taką sukienkę tutaj we Włoszech bym zapłaciła minimum 80 euro, więc dla mnie już jest super. Wiem, że dla Was może to brzmić trochę drogo, ale no nie mogę odmówić. Tak to jest. I drugą sukienkę, którą też dostałam od męża, to jest bardziej klasyczna, taka granatowa. On bardzo lubi w ogóle granatowe sukienki u mnie i granatowe rzeczy u mnie w ogóle i granatowe wszystko, nie tylko u mnie. On po prostu tak ma z kolorem granat, więc taka bardzo klasyczna. On nie ma taki wielki dekolt, po prostu ona się tutaj zawiązuje z tyłu. Też będziecie mieli lepsze ujęcie, ona nawet ma tutaj kieszenie. Więc tak wygląda, tylko że ona jest na mnie trochę za duża w biuście i będę musiała ją zmniejszyć, ale to jest normalne, jak kupujesz rzeczy w Polsce. I to, co najlubię, ona kosztowała 189 zł i chyba firma jest ta sama, bo tutaj nie ma tej, chyba też E&X, no nie ma tutaj napisane. I w ogóle cieszę się bardzo, bo pierwszy raz w swoim życiu kupuję rozmiar XS. Nie wiem, jakim cudem to się zdarzyło, ale po prostu tak jest, więc nic nie mówić, cieszyć się dalej. Jak jestem w Polsce, to normalnie wchodzę do różnych sklepów. Nie miałam za bardzo
czasu tym razem, ale udało mi się wejść do CA, bo tak naprawdę żeśmy szukały z siostrą i z mamą kurtkę dla mojego siostrzeńca i żeśmy znaleźli bardzo dobrze, bo w Polsce jest trochę inny gatunek tych kurtek, które naprawdę jak dla Was są bardziej na jesień, a jak dla nas są bardziej na zimę, więc po prostu żeśmy szukali właśnie taką fajną kurtkę dla niego i żeśmy znaleźli, a z siostrą później żeśmy łaziły trochę po sklepie, bo ona też chciała coś kupić, bo wzory są inne, kolory są inne, kształty są inne, więc jakoś tak nam się bardziej polska moda podoba niż tutaj tą, co znajdziemy tutaj. Nie wiem, jakoś tak mamy, więc kupiłam trzy rzeczy w CA. Pierwszą rzecz, którą kupiłam w CA, to jest taka bluzka kamizelka. Ona tutaj jest dłuższa z jednej strony, krótsza z drugiej. Tutaj się rozkrzyżuje, ale nic nie widać. Taka fajny, bardzo fajny kolor, bardzo mi się podoba. Nie jest łatwo znaleźć takiego koloru tutaj. Nie wiem z którego powodu, ale tak po prostu jest. Więc kupiłam taką bluzkę. Drugą bluzkę, którą kupiłam, to jest właśnie ta. Ja ją już założyłam w Polsce. Widzieliście ją w filmie Za co kocham Polskę, które widzę, że Wam się spodobał, więc cieszę się bardzo. I to jest właśnie bluzka, tutaj jest przekwita się trochę, dłuższa z tyłu, krótsza z przodu, dłuższa z tyłu po prostu. Ona ma tutaj guzik z tyłu, taka prosta, na jesień i na wiosnę będzie super tutaj właśnie, żeby iść do pracy. Nawet zimą tak naprawdę tutaj będzie dobra. A do tych dwóch bluzek to kupiłam taką spódnicę. Ja przepraszam, że ona jest nieuprasowana, ale jeszcze muszę iść do mamy, żeby ją zmniejszyć tak ciut. Ale właśnie kupiłam do tych dwóch, żeby ona pasowała. O. I właśnie w paski. Jak wiecie, ja bardzo lubię rzeczy w paski, zresztą w każdym moim holu jest coś w paski, więc nie muszę Wam o tym już opowiedzieć. Może kiedyś zrobię lookbook w paski. Więc tak wygląda spódnica. Spódnica i bluza ta, i bluzka ta różowa były na przecenie, więc po prostu była okazja i z niej skorzystałam. Tak jest. Ostatnie rzeczy, które Wam pokażę. Pierwszą rzecz to jest plakat, który kupiłam. Plakat wygląda tak. Plakat jest z Warszawy. O, jeszcze muszę kupić ramę do tego, żeby ją powiesić tutaj na górze. Nie będzie tego widać w filmach, ale Wam pokażę na pewno. Za niego zapłaciłam 26 zł, czyli naprawdę bardzo mało i był. Żałuję trochę, że nie kupiłam taki cały zestaw, bo było 6 plakatów. Wszystkie bardzo ładne, wszystkie w takim stylu. Ja go kupiłam na krakowskim przedmieściu, jeżeli się nie mylę. Albo na Nowym Świecie już. Nie, na krakowskim przedmieściu już to było. W pewnym momencie jest taki sklepik, który nazywa się Cepelia, jeżeli się nie mylę, Cepelia, albo jest tam napisane, że w środku jest Cepelia, coś takiego to było. Ja tak naprawdę weszłam, żeby zobaczyć, czy coś znajdę w wzorach takich właśnie bardziej tradycyjnych, a weszłam z tym. Więc tak, jak widzicie, styl jest bardzo podobny do tych, których kupiłam w Stanach. Jest bardzo podobny też do niektórych plakatów, znaczy pocztówek, które kupiłam we Francji w zeszłym roku. I chyba to takie typu plakatów i pocztówek są modne. Mi się bardzo podobają. Flat design i po prostu kupiłam.
bardzo mi się podoba i będę miała następną, kolejną pamiątkę z Warszawy. A teraz już przechodzimy do kultury. Jak Wam mówiłam w jednym z moich filmów, nie wiem, nie pamiętam który, ja nie czytam po polsku książek, bo dla mnie to jest bardzo, bardzo trudne, to mi strasznie dużo czasu zajmuje, ale chciałem to zrobić. Więc po prostu postanowiłam, że kupię parę książek i spróbuję przeczytać tak powolutku swoim tempie i zobaczymy, jak to mi wyjdzie. Jeżeli to będę czytała przez następne 2 lata, to i tak będzie ok dla mnie. Przynajmniej się czegoś nauczę, nauczę się więcej słów i na pewno coś tam w moim mózgu zostanie i będę mogła jakoś lepiej mówić. Mam przynajmniej taką nadzieję. Więc jeżeli jesteśmy przy lepszą mowę, to kupiłam książkę Pauliny Mikuły, czyli Mówiąc Inaczej, bo jej kanał mi bardzo pomaga tak ogólnie, więc pomyślałam, że taka książka na pewno mi bardzo pomoże, żeby lepiej się uczyć tego języka po prostu, bo dla mnie jest to strasznie trudne, a bardzo lubię, jak on jest w środku napisany, że jest to dużo miejsca pomiędzy liniami i dla mnie to jest bardzo ważne, bo mogę na przykład szukać w słowniku jakieś słowo i to tutaj później napisać i jakoś lepiej mi to będzie się czytało i mam zamiaru też kupić audiobook do właśnie do tej książki, audiobook, który jest czytany przez Paulinę i mam przynajmniej taką nadzieję, że ta książka pomoże mi polepszyć swoją polską mowę. W ogóle wszystkie książki, które zobaczycie, to są książki youtuberów albo blogerów, bo wiedziałam, że tak będzie mi łatwiej, bo jak już jestem przyzwyczajona do mowy pewnej osoby, czy do czytania bloga jednej osoby, to będzie mi łatwiej tego przeczytać, książki przeczytać. Więc zaczęłam właśnie od takich książek, a potem to są e-booki, więc jak już będę chciała więcej czytać po polsku, to będę miała skąd ich brać. Więc pierwsza książka to właśnie z Pauliny Mikuły. Druga książka to Włodka Markowicza, czyli Kropki. Dużo słyszałam o tej książki. Też jest napisana tak, żebym mogła ją powoli przeczytać. Bo jakby ona była napisana w innym sposobie, to ja na pewno bym tego nie kupiła, ale stwierdziłam, że jednak mogę spróbować właśnie coś takiego przeczytać i zobaczyć, jak to jest. A w ogóle lubię filozofię właśnie, co jest za tej książki, więc chciałam ją przeczytać i staram się, aby mi się to udało. Ostatnia książka to jest Joanny Glogazy, Slow Life, czyli Zwolnij, zacznij żyć. Ja nie lubię książek motywujących, ale lubię fakt, że to jest napisane bardziej jak poradnik, czyli bardziej jak blog, niż bardziej jak książka właśnie motywująca do zrobienia czegoś. Więc spróbuję zobaczyć, jak to mi się uda. Mam nadzieję, że uda mi się ją przeczytać, a Joannę śledzę już od bardzo dawna, chyba od początku. Więc no po prostu chcę zobaczyć, jak mi pójdzie z tymi książkami, więc tak. Tak to wygląda, kochani. Dobrze, kochani, to by było na tyle na dziś. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i że moje zakupy Wam się spodobały. Jeżeli przeczytaliście jedną z tych książek, które Wam pokazałam, to dajcie mi koniecznie znać. Jestem bardzo ciekawa, co o nich myślicie i powiedzcie mi po prostu, jak Wam się spodobały zakupy. Ja bardzo chętnie przeczytam Waszych komentarzy, jak zwykle. Więc ściskam, całuję i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!